Evil Islands, odcinek kolejny. Idziemy po skarb jaszczurów. Hermit zrobił nam kawał. Nie powiedział nam, że to są jaszczury, które nas zabijają na strzała. No może nie na strzała, ale na pewno walki z nimi do najprostszych nie należą. I dał nam super róg, który nie przydaje nam się zupełnie. Ale nie szkodzi. Ja jestem przekonany, że sobie poradzimy. Zaginiony skarb jaszczurów. Musisz się dostać do najdalszej z nich. No to zaraz zobaczymy, gdzie tutaj ten skarbuś na nas czeka. Miejmy nadzieję, że jak najbliżej. Jeżeli chodzi o jaszczurki, to spróbujmy je ciosami w plecy zabijać po prostu, bo to jest najsensowniejsze chyba. Bo inaczej walki z nimi są po prostu mega trudne. Naprawdę mega, mega trudne są. Kurde, no mogłeś się bardziej plecami do mnie obrócić, mordeczko, co? No dajesz, dajesz, typie. O, na przykład tak. Okej, to było ładne. Zadanie zakończone, wdzięczność jaszczurów. Idź do jaszczurów. Plemię, które posiada skarb, zamieszkuje. Powiedzenie, które jaszczury przedłożyły, przybrało dość osobliwą formę. Wygląda to, że chcą, aby goście zostali z nimi, niekoniecznie jednak żywi. Cudownie. To skarb jest pewnie tu. W porządku. Oj, przyuważył mnie. Oj, a teraz? Run, fools! No nie, no czemu się obrócił w ostatniej chwili? Zrobione! Może tak? Dobrze, rąbane. E, ale to jest 550 hajsu. No i mega exp... Kurwa, Zak, mordo, ogarnij dupę. Tak. Tak? No to ogarnij. Podbitu. Czekamy. O, teraz jest idealny moment. Aaaa! Dobrze. Tak się to robi. No i mamy skarb. Zobaczmy, co tutaj mamy. Kość zielonego smoka. Spoko. Kość zielonego smoka zawsze spoko. Chociaż już w sumie dostałem od Babura, ale to jest zawsze dobry materiał, więc warto. Dobra, idziemy sobie tutaj. Nie mogę już dłużej biec. W porządku. Idziemy sobie tu. Czekamy sobie chwilkę. Dobra, no i teraz przebijemy sobie tutaj, tam zrzucić głaz i zamknąć most. Wracamy do Hermita i sobie troszeczkę z nim pogadamy. Zobaczymy, co on ma na temat tutaj tych jaszczurów, bo to był taki jego śmieszny kawał, rozumiem. Bardzo zabawny. Prawie zdechłem, znaczy w sumie zdechłem wiele razy, tylko wczytywałem save'y. Dlatego nie zdechłem aż tak. Hermicie. No powiem ci, it's a prank, bro, to jest ta idea, która mogłaby ci przyświecać, no słuchaj. Tak. Marcin Dubiel by ci zbił piątkę, na pewno. It's a prank, bro, woo! Słuchaj, to był pierwszy, robił pranki zanim to było modne. Pierwszy prankster. W drodze. Pierwszy prawdziwy prankster, nie to tutaj youtubery. W skrzynce powinien być ogórek kiszony jak w czarnej skrzynce w awanturze o kasy. No to byłoby spoko akurat. Dobra. Tak się zastanawiam. Kiedy będę mógł sobie odpocząć? Pyk pyk, kamyczku. Fru. Ojoj. Mogę sobie przejść po tym kamieniu? Nie. Daj kamienia. Win moje nogi, że nie są Jestem Zaki, ciągle płaczę. Nie mogę biec, dopóki nie odpocznę. Dobra, tutaj sobie to zrobimy tak. Bardzo ładnie. I tutaj zalało skrzynkę ze skarbem, jak widzicie. Więc bardzo dziękuję za poradę, bo ktoś na czacie, właśnie, ja bym nie wiedział. Ktoś na czacie napisał, żeby najpierw iść po skarb, potem to zrobić, bo później skrzynka będzie niedostępna. To też dzięki. Tutaj w ogóle chyba nie wchodziliśmy, więc sobie zajrzę może. Bo to jest taka wysepka. Taka, na której może jakiś darmowy exp na przykład sobie stać i czekać, aż ktoś go zabije. Tak czy nie? A nie, tutaj byłem w poprzednim queście po prostu. Tak, skończyłem. Skończyłem. A czy się nagrywa? Nagrywa się, jakżeby się nie nagrywało. Dobra, elegancko. Tutaj jest sobie pan Ogr. Ogr z bagien.
dum 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 duru duru dum 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 duru duru dum 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 duru duru dum 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 duru duru dum. Opa. Nie lubię takich spacerów. Opa, 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 opa. Nie mogę już. Szara morda zniszczył klopa. Dobra. Mogliby tu wprowadzić jakiś system wierzchowców. To jakby tego na pewno brakowało w tej giereczce. No, idź tu, a no, mnie też to nudzi, bo kurde, cały czas mi narzeka ten pajac po prostu, nie? Kończy mu się stamina. Albo na przykład, że stamina się nie zużywa poniżej połowy, jeżeli jesteśmy poza walką, czy coś takiego. Kurde, no cenie Sirius sama ktoś wyłapał, że było. Proszę bardzo. Szanowny czat na Twitchu. Dobra, panie jaszczurze. It's a prank, bro, it's a prank. Witam cię, Hermit Jaszczur. O skarbie jaszczurów. Otrzymałeś skarb jaszczurów? Jesteś zadowolony? Będę zadowolony, kiedy twoje łuski wrosną głęboko w twoją skórę. Czemu mnie oszukałeś? Czy ja cię oszukałem? Lubisz humor. Zrobiłem ci kawał. Nie był śmieszny? Ani trochę. Wiesz co, Hermit? Myślę, że twój poważny styl o wiele lepiej ci pasuje. Nie rób już więcej żadnych kawałów, dobrze? It's a prank, bro! Wykonane. Teraz już bez kawałów. Dobrze. Dotrzymałeś swojej obietnicy. Teraz ja dotrzymam swojej. Słuchaj, jaszczury znają starego czarodzieja. Wszyscy ludzie kiedyś skądś przyszli. Starzec zawsze żył w Gipad. Jest jego częścią. Jesteś człowiekiem, nie zrozumiesz tego. Racja, jestem tylko człowiekiem. Starzec żyje w miejscu zwanym przez was Odległe Szczyty. Jego dom znajduje się w wąwozie. W poprzek jeziora od wąwozu płynie wielka rzeka. Jaszczury żyją na nabrzeżach jeziora. Nie są tacy jak ja. Nie lubią dużo mówić. W ogóle nic nie lubią. Za wyjątkiem jednej rzeczy. Lubią zabijać. Brzmi nieźle. Możesz dotrzeć do wąwozu tunelem. Wejście znajduje się w górach na zachód od przesmyku wąwozu. Ale wejście do tunelu jest zamknięte. Nie wiem, jak je otworzyć. Aha! Więc to jest ten tunel i dźwignia, o których wspominał kadagański raport. Schodzisz w dół tunelem, ale to nie będzie łatwe. Zanim stałem się hermitem, byłem tam. To straszny tunel. Był przestraszony. Co takiego może być w tym tunelu? Tunel jest zablokowany ziemią, która obsunęła się z gór. Możesz to ominąć, idąc przez jaskinię. Żywiołaki ziemi i lawy żyją w jaskini. Ale to jest normalne. Inna rzecz jest straszna. W tunelu jest coś, co ludzie nazywają golemy. Golemy nie są żywe, chociaż się poruszają. Nie są złe, chociaż zabijają. Nie są inteligentne, ale posłuszne rozkazom. Jaszczury nie mogą wydawać im rozkazów. Być może ty zdołasz. Prawdopodobnie istnieją ołtarze służące do kontrolowania golemów. Powiedziałem ci wszystko, co wiem, człowieku. Umowa wygasła. Nie podoba mi się ten dźwięk. Golemy, golemy. Ach, mam to na końcu języka. No, dobrze. Przejdziemy sobie przez wioseczki, żeby posprzedawać troszeczkę łupy. Myślę, że na tyle dużo expa już mam, że... Jednak mimo wszystko zdecyduję się, żeby coś wziąć, bo kurde, kiszę tego expa 6500. I tak szczerze to, cios w plecy możemy sobie zupgrade'ować, żeby zwiększyć mnożnik i to jest w ogóle super. Obciążenie do 3,6k rośnie koszt. No dobra, ale to i tak sobie będziemy w stanie zrobić. Za chwileczkę, bo mam 3000. No i broni kontaktowej, może dodam kilka punktów. Nie mam aż takiej potrzeby, ten cios w plecy tutaj na razie mi wystarczy. Tutaj są odległe szczyty, więc tam zaraz pójdziemy. Najpierw przeskoczę tylko przez wioskę, żeby sobie coś... żeby sobie coś tutaj posprzedawać. No starszego złapać się nie udało. A gdzie jest nowy starszy? Ten co go wybraliśmy. Chyba już w ogóle nikogo tu nie ma w tej wiosce. Dobra.
Tak, to sobie sprzedamy. Tego sobie sprzedamy dużo. Halo, gierko. Halo, gierko. Halo, gierko. Za długo kontrol przytrzymałem, coś mi się przewiesiło. Tego sobie zostawimy, tak. To sobie sprzedajemy, to sobie sprzedajemy. To sobie zostawię, bo może się przydać. To sobie sprzedajemy. To niech sobie zostanie, to niech sobie zostanie na razie. Chociaż to sobie mogę sprzedać. I dobra. Podbiję sobie, tak, tutaj sobie wszystko ponaprawiam. Super. To mogę sprzedać, bo to gówno robi, tak szczerze. Żyj to, babur. Pójdę sobie do Estery i zobaczę, jak tam spele u niej. Może coś nowego się pojawiło. Cześć, spelu. O wyprawie do Parowu i do Maga. Mały człowieczku, wygląda na to, że miałeś szczęście. A teraz potrząśnij głową i powiedz mi, co wiesz o odległych szczytach. Tylko niczego nie pomijaj. Daj mi pomyśleć. Kamieniołom? Nie, nie ma z tym nic wspólnego. Możemy o nim zapomnieć. Ale złe jaszczury w wąwozie i kadagańskim obozie, nie sądzę, że będę uradowany ze spotkania z nimi. Raport wspominał o dźwigni gdzieś pomiędzy skałami na wschód od jeziora. Wciśnij ją, a wejście do tunelu się otworzy. W tunelu będę gorąco przywitany przez żywiołaki i coś, co nie żyje, ale porusza się i zabija. Co powiedziałeś, chłopczyku? Nie żyje, ale porusza się i zabija. Wiem, co to jest. I powiem ci, nie masz szczęścia. Albo masz. Zależy, co z tego wyniknie. Dawno temu ludzie potrafili konstruować mechanicznych morderców. Albo golemy. Tak! Tak, właśnie to powiedział Jaszczur. Podoba mi się ta rozebrana dupeczka, którą ograbiłem ze sprzętu z tyłu. Są strasznymi przeciwnikami, ale wykonują rozkazy osoby, która je kontroluje. Jeśli nauczysz się je włączać i wyłączać, w porządku. Włączać i wyłączać, się mówi. Trzymać się od nich z daleka. Dobra, wbijamy sobie do sklepiku. Czy u ciebie coś tu się pozmieniało? Dwukrotnie zwiększa siłę. Początkowy obszar, zadziała na dodatkowy cel. Możesz umieścić w przedmiocie, czas trwania. Czy masz runy, żeby zmniejszyć czas? Zasięg. Nie, nie masz takich run. Dobra, no to ogólnie szkoda. Nic sobie nie konstruujemy tutaj u ciebie w takim razie. Tu nic sobie nie dodajemy, bo zbieramy na większy udźwig, bo on się przyda w drugiej wiosce. Dobra, odległe szczyty w takim razie. Wbić musimy tam. No to ja sobie wejdę tędy oczywiście. I tutaj mamy całe duże miasto. Joplala, joplulut. Trzeba ostrożnie, bo tutaj gdzieś jest obóz Kadałana Managanian. Zrozumiałem. Poszukaj wejścia do tunelu. No on jest tutaj określony, więc zakładam, że tam trzeba pójść, no nie? W porządku. W porządku. Ja mam to zrobić? Ja to zrobię. Nie lubię takich spacerów, ale jeśli to konieczne... Tam są kadagamanianie manianie. W porządku. Więc ich sobie unikamy. Nogi, że nie są. Tu sobie idziemy wzdłuż rzeczki. Nie lubię. Właśnie tutaj spacerów, trzeba ostrożnie. To konieczne. Na przeczołganiu najlepiej. Jedną chwileczkę. Żabo! Nie rusz mnie, że... Fuck you! Tak się zastanawiam. Spaduwa! Dobra, no to chyba nie był najlepszy pomysł. No to poczekam, aż ten wojownik sobie przejdzie. Pozwolę się ostrzelać przez żabę. Są różne pomysły. Dziękuję. No, co mogę zrobić, żeby ich ominąć? Czy mogę poczekać, aż przejdą po prostu i tyle? Czemu żaba nie bije tego wojownika? Co jest w ogóle? No bo ten ziomeczek też już ogarnął. Jedną chwileczkę. Tak.
Super, dziękuję. Ta muzyczka brzmi trochę jak z Heroesów, ten moment jej przynajmniej. Ja czat cały czas czytam na Twitchu, jeżeli tam się zastanawiacie, no ale nie zawsze odpowiadam po prostu, bo jest to też forma nagrywkowa, więc jakby założenie jest takie, że skupiam się na giereczce, nie? No ale sobie też wam czytam sobie i jak coś jest bardzo ciekawego na czacie, to też sobie czasami odpowiem. Panie Żabo, dziękuję. Kocham magię. Gdzie jest mój łup? Nie lubię takich spacerów, ale jeśli to konieczne... Tu jest chyba to wejście, którego potrzebuję. Mhm. Tak się zastanawiam, kiedy będę mógł sobie odpocząć. Chodzimy. Na przykucku. Kurde, ale ta gra coś zaczęła chodzić średnio. Co tu jest? Tygrys. Tygera sobie zabijemy. Najwyżej rzuci jakiś brzydki żart o powstaniu warszawskim. Dobra. Nice. Dawaj go. Rąbane. Elegancko. O Jezus, jak dobrze. Skóra tygrysa. Nie lubię takich spacerów, ale jeśli... Czy zabiłem zielonego trolla i czy powybijałem wszystkie ogry? Nie, bo lecę na wysokim poziomie trudności, więc ogrów się nie da zabijać. Ale... No i to było dobre pytanie wreszcie na czacie, no nie? Tak. Idziemy sobie tu, co ma jakiś nietoperek. No zabij go, tak, co ty robisz, mordo? Mordeczko. Panie, co pan wyrabia w ogóle? Tak się zastanawiam, kiedy będę mógł sobie... Zdychaj! Dobra. Znajdź wąski kanał na wschodzie. To chyba tu. To chyba w miarę dobrze idziemy. Zakintosz, podnoś to. Dobra. Na przykuckach leczymy się. No ja zakładam, że przejście idealne jest tu, tu, tu. Nie. Bo musimy się dostać tutaj. Więc musimy iść tędy, 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 tu. Oj, coś mnie będzie atakować. Pan nietoperz. Dobra, wydaje mi się, że trzeba będzie ogólnie pójść w górę, żeby to ogarnąć. Więc tak sobie pójdę, ciebie załatwię w międzyczasie. Najwyżej się gdzieś cofnę po prostu i tyle, ale wydaje mi się, że tędy się będzie dochodziło tam we właściwe miejsce. Chodźmy, chodźmy. Tamten gryz się zawiesił, bo nie może do mnie przejść. Naprawdę. Ale kryt dobry. Nice. Łololo. Czemu niedoberze strzelają fireballami, a tygrysy nic nie potrafią? Słuchajcie. Rasa zwycięzców. To są nietoperze, nie wiem czy wiecie. Idź tu, idź tam. Nudzi mnie to. I w drugim akcie ponoć jeszcze walą piorunami nietoperze. No to w ogóle cudownie. A wydaje mi się, że tutaj idziemy dosyć dobrze. Jakby nie widzę nawet żadnych golemów po drodze, więc to jest dosyć ciekawe. Lej go. Dobrze. Harpie na dole zabij, skrzynia ze skarbem i runy. Dobra, no ale to będę mógł chyba jeszcze później pójść, czy nie? Idź tu. Runy to jest dobra rzecz. Nudzi mnie to. Łololo, ktoś tu TV gry ogląda. A może ktoś po prostu kurwa grał w jakiekolwiek gry komputerowe i nie ma 12 lat. Ej, ale to było offensive, przepraszam. O kurde, ale sobie stałem. Z Age of Empires grałem jak miałem 8 lat, kolego, także tutaj wiesz. Nie podskakuj, mordeczko. O Jezus Maria, Tomek, serio. Pizgaj. Teraz tu. Dobrze. I teraz tu. Głupie nietoperze. Dobra. Nie mogę już dłużej biec. A ten jest chyba taki, że ja bez łuku go nie zabiję, nie?
Dobrze, dostał. Chwileczkę. Kocham magię. Zrozumiałem. Może jest inna droga. Kurde, co jest z wami? Nie, to nie ma sensu w ogóle. Ja nie mam dobrego łuku. Dobra, olać je. Bo one się tam zablokowały, nie mogą się stamtąd wydostać. To teraz, jeżeli ja sobie przejdę tędy, to po prostu nie będą w stanie mnie sięgnąć. Dobra, przebiegnę tu. Trolu! Kurde. No, trzeba to jakoś mądrze zrobić. Idź tu, idź tam, nie mogę biec. Z jednej strony muszę uciec przed nimi, a z drugiej strony nie mogę dać się walnąć trollowi. Wynocha! Obsrane gówniaki, co jest z wami, kurwa? Wypieprzaj. Ej, ale mnie to tiltuje. To głupia gra. Strzel coś, Zak, proszę cię. Jezus Maria, jakie to jest ścierwo w ogóle. Serio? Boże! Zrozumiałem. Diablo 1 akurat nie grałem, dwójeczkę dużo więcej grałem. Jezus, co za ścierwo, kto to wymyślił w ogóle, ten element gry? Sejwik. Przejdź na atak. I pizgać ich. No dalej. Dobra, ucieczka. Boże, one się regenerują, czy nie? Czy to jest jakaś żenada w ogóle? Gdybym wiedział, to bym Rodiego nie wywalał. Kocham magię. Z Genua. Traw go, Zak, proszę cię. Nie uciekniesz daleko, potworze. Zrozumiałem. Czy ktoś się zgodził życie? Dawaj go. Jeszcze raz. Zabijesz coś. Dobrze. Zak, to jest ten moment. Chwila prawdy. A, zapomniałem, że włączyłem ci w durny tryb ataku, który powoduje, że nic nie jesteś w stanie zrobić. Dobra, cofnij. Dobra. Mogę to zrobić. Dobra. Sejwik. Zrozumiałem. Z żenada. Tak się zastanawiam, kiedy będę mógł sobie odpocząć. Nie mogę przejść tam. Chodź go jeszcze zmniejsz. Zak, zestrzel, proszę cię. Proszę cię. Proszę cię, zrób coś. Zrób coś więcej niż bicie po 5 HP, błagam cię, mordo. Dawaj, 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 no strzel, strzel, strzel. No zrób coś. Proszę cię, traf w ogóle to stworzenie. Proszę cię, Zak, mordo. Mordo. No strzel. Jezus za zero. Głąbie obsrany. Po co ja ci sprzęt kupuję? Lecz się. Lecz się. Dobra. Spoko, ogarniemy to. Dobra, zabij go teraz. Zak, no błagam, Jezus Maria, który ty masz level, żeby z nietoperzem sobie nie dawać rady. Co to w ogóle jest? W porządku. Mam dwie kości zielonego smoka, mogłem łuk zrobić, ale nie chcę marnować na łuk.
Znaczy nie sądziłem, że mi będzie potrzebny w ogóle. Tak. Bo większość rzeczy ja tutaj rozwiązuję zupełnie w inny sposób niż strzelając. Doskonale. Idź tu, nudzi mnie. Tak? Tu mnie tepnęło, dobra. I tu jest wejście do tunelu. A mogłem tu wejść? A mogłem tu wejść tak po prostu stąd? Naprawdę? W porządku. Tak. Czy nie? Się zastanawiam, kiedy będę mógł. A tutaj są pewnie te skurwole, nie? Czy nie? W drodze. Tak, skończyłem. Nie lubię. Czemu ja po prostu nie poszedłem? Idź tu, czy... idź tam. A, bo dźwignię trzeba było przesunąć, okej. Okay. Dobra, tak spoko. Tak się zastanawiam, kiedy będę mógł sobie odpocząć. Nie będę. No właśnie, bo to było zamknięte, no dobrze. Tunel. Jest i tunel. Możesz dostać się do wąwozu poprzez tunel i w ten sposób uniknąć walki z morderczymi jaszczurami. Tunel zablokowany jest przez obsunięte kamienie. Była. Zapewne skutek trzęsienia ziemi. To samo trzęsienie spowodowało powstanie otworu w ścianie stanowiącego wejście do naturalnej jaskini. Dobra, wbijamy. O kurde, grubaśnie. Tu gdzieś golemy będą chodzić. Jak tam 27 minut, spoko. To jest coś zamknięte. Tu mogę cokolwiek zrobić. Tak. Jak to działa? To niemożliwe. Jedną chwileczkę. Czegoś potrzebuję, żeby tego użyć. Nawiązując do znaków, otocz ruchomi pasywnego golema, który zadaniem jest między drzwiaku w zachodniej części. By użyć otocz, będziesz potrzebował klucza. Dobra. Będziemy musieli się porozglądać troszeczkę. Tu nic nie ma zapewne, nie? Nie ma mowy. Dobra. Okej, no to szukamy. Zrozumiałem. To będzie trochę kombinatoryki, tak zakładam. Te gredzie, a naprawdę bardzo źle. To jest golem, tak? Nie, to jest żywiołak ziemi. Jedną chwileczkę. No, robienie tego dziną chyba nie ma większego sensu. Jak mi się bardzo uparł, to bym go rozwalił. Tak zakładam. A co, go nawet rozwalę? A co? Dobra. Kamień. 20 punktów kamienia, spoko. Co ty, Zach, narobiłeś? Ty durny jesteś? Podbij tu. Dobrze, cios w plecy. Za 31, to jest spoko. Lej go po głowie, no. Ło, za 35 kryta, dobrze. Nice. Tak się to robi. Tutaj sobie zabijmy jeszcze żywiołoka. Panie żywiołaku. Wydawało mi się, że ktoś szedł w tę stronę. No nic, zobaczymy, co tu mamy. Tu zakładam, że coś będzie. Okej, jest coś zbyt pusto. Jak na mój gust. Włącz golemy, to będziesz miał zabite żywiołaki. No ale z żywiołaków to ja wolę expa niż zabijać je golemami, nie? Tak szczerze. Bo jestem w stanie zabijać te żywiołaki, a każdy to jest 28 expa, to jest spoko. O kurde, żywioł lawy, to może być trochę trudniejsze. Plecki.
Aha, dobra. Aha, bo to jest ta część jaskini, rozumiem, okej. Okay, czyli tu muszę włączyć golemy, żeby je pozabijać, kumam. Tylko ziemiowe możemy sobie zabijać bez problemu. No dobra, no to musimy znaleźć klucz w takim razie. Nie mogę już dłużej biec. Nie lubię takich spacerów. Idziemy sobie tu. Jeśli to konieczne. Idziemy sobie tu. Nie lubię takich spacerów, ale jeśli to konieczne. Tutaj coś będzie. Tu jest to, więc. No zobaczę, może tu coś będzie idź ciekawego. Tu, tam. Nudzi mnie tu. Chociaż raczej powinienem tutaj cisnąć. Tylko że no tu pewnie będą te lawowe. Tak. A na lawowe potrzebuję golemów. Albo je powymijać i jakby znaleźć dźwigienkę, no nie? Doskonale. Znaczy dźwigienkę mam, tylko potrzebuję klucz znaleźć do niej. A tu nie mam rzeczy pozaznaczanych na mapie zupełnie. Więc muszę trochę na czuja tutaj się rozglądać po prostu i sobie szukać tych rzeczy, no nie? Dobra. Tutaj mamy jakieś takie świątynne. Miejscóweczki. Dobra, jest klucz kontroli. Tylko. Tu jest golem. Dobra, to teraz tak, przekminimy co tu się dzieje. Przekminimy co tutaj się... Mordo. Przekminimy co tutaj się wyrabia. Nie ma mowy. Nie, to nie zadziała w ten sposób. A gdzie jest klucz? Tam jest pewnie klucz kontroli, więc spróbujmy tak przejść. Tak. Nie, nie tu. Doskonale. Tu. Się wydaje, że brązowe pola trzeba omijać też. To niemożliwe. Dobra. Chwileczkę. Tak. Doskonale. Dobra. Teraz będziemy się mogli cofnąć. Włączyć golemy. I one się po prostu... Kurde mordo. Ty robisz takie głupie ruchy. I one się po prostu zajmą tałataństwem. Później już. Dziękuję. No, teraz się musimy cofnąć do ołtarza. Jak golem będzie szedł z tobą, to też ekspa będziesz dostawał z żywiołów. A, to jest bardzo dobra informacja na czacie, dziękuję za nią. No, naprawdę bardzo źle to działa. No, tylko teraz muszę się mądrze wycofać. No i stąd. No i co się gapisz? Tu nic nie ma. Jedną chwileczkę. Tu trzeba przejść, tak? Jedną chwileczkę. Dobra, elo. Tak. Idziemy sobie tu. Nie lubię takich spacerów, ale jeśli to konieczne. Nie tutaj sobie stań. Dopóki nie odpocznę. Biegniesz tu? Nie mogę biec do nie. Opa. Łatwo i przyjemnie. Otrzymany cel, czekaj. Teraz rozumiem, golem zaczął masakrę. Tak czy nie? No, ekspy to mi nie wpadają. Odszukaj miejsce bitwy. Zrozumiałem. Dobra. Jezu, co jest z tą grą? W ogóle mam 2 FPS-y, nie? Nie tam się dostać. Totalnie mam 2 FPS-y w tej grze. To jest przerażające. W porządku. Nie lubię takich spacerów, ale jeśli to konieczne... Tutaj wracam. Nie mogę przejść ten. Tu jest drzwi aklawy, więc tu nie ma miejsca bitwy. Tak. W porządku. Będzie źle. Uciekamy. Skończymy.
Golemie, ratuj mnie. W drodze. Golemie. Znaczy, tak, golemie. Co jest w ogóle? Żywiołaki przy rzece lawy popadały przy najszerszej części. To tam? Przejdziemy sobie tu wtedy. Bo tam jest tylko przejście w sumie do tego, ale ja myślałem, że tamten bot, co jest tamtym tym, sobie wyjdzie po prostu. Ten golem strażniczy, że on wyjdzie i zacznie je mordować, no ale widzę, że nie. Pójdziemy sobie tutaj wtedy. Dobra. Tak się zastanawiam, kiedy będę mógł sobie odpocząć. Nie lubię takich spacerów, ale jeśli to konieczne... No i cały czas są żywiołaki. Co jest? Tam się coś pizga chyba. Boże, 5 FPS-ów. I żywiołak na mnie idzie z drugiej strony już. Dobra, zwolnij go. Jaki to jest sens w ogóle? Odszukaj miejsce bitwy. Miejsce, gdzie golem zwyciężył żywiołaki, znajduje się w zachodniej części jaskini na małej wysepce obok małego jeziora lawy. Tak. No, zwyciężył, nie zwyciężył. Ja tu ich widzę cały czas dosyć sporo. Zrobione. No, ja nie wiem, co mi po jego zwycięstwie. Nie ma mowy. Tutaj? Golem. A, okej, tutaj coś jest. Mały kryształ ciepła. Run maksymalny efekt, no spoko. No i co mi po tym golemie? Spróbuję. No ja mu nic nie mogę zrobić. W porządku. No ja wiem, co mi po tym, że on... Kurde, załatwił te golemy. No nic, dobra. Idziemy dalej. W drodze. W porządku. No tylko kamienne, rozumiem, tutaj pozostawały, tak? Idź tu, idź tam. Nudzi mnie. Czy jak to wygląda? Tak. Chyba tak. Zgiń. Chwileczkę. Dobra. Po głowie. Spoko. Dużo kamienia. Czy będą inne gierki? Dzisiaj niewykluczone. Idź tu, niewykluczone, idź, że sobie w coś zagramy. O, tu jest golem lawy, zobaczcie. Doskonale. No bez sensu, że nie powybijał wszystkich w sumie. A dobra, no tutaj doskonale się ukryłem. Byłem nie do znalezienia, przyznaję. A, tu można przejść w ogóle. Bo tu pewnie mam się schować, żeby ominąć tego lawowego, nie? Mordo! Doskonale, to niemożliwe. Dobra. Idziemy teraz sobie tu. No i no, te lawowe trzeba pomijać, bo to nie ma innej opcji. Dobra. Jedną chwileczkę. Doskonale. Tak. To nie zadziała w ten sposób. Dobra, idziemy tu. Jedną chwileczkę. Oj. Jedną chwileczkę. Dobra, tu na ostrożnym teraz. Jak on się zachowa, ten ziomeczek? O Jezus, czemu idziesz akurat tu? Co za typ? Dobra, poczekajmy, co on zrobi. Jedną chwileczkę. Tu się musimy wycofać. Jedną chwileczkę. On wali taki slalom, jakby doskonale wiedział, gdzie ja jestem. Dobra. Ciskamy tu. Teraz ostrożnie z quicksave'em. Bo mogę się łatwo między młota kowadło wbić, jak teraz głupiego quicksave'a zrobię. Jedną chwileczkę.
Dobra, idziemy sobie tutaj. Spoko, żyjemy. Górną lub dolną trasą trzeba iść. Dobra, ja sobie pójdę dolną. A, tędy nie przejdę. Dobra, idziemy górną. Zostaw mnie. Jedną chwileczkę. Dobra. Jedną chwileczkę. Okej, w miarę żyjemy. Doskonale. I jesteśmy blisko już korytarzy, które nas interesują. Doskonale. Uniknij golemów teraz. Doskonale. Dobra, to ja tu na czołganiu całe życie. Kurde, ale golem jaki. Jezu, w ogóle co to się dzieje z tą płynnością w tej grze? Ja nie wiem. Mam jakieś zdecydowane problemy. Przejść musimy tu. Tutaj coś jest, więc tam sobie wejdźmy. Czemu ty, Zak, musisz iść w takiej odległości od ściany? To jest mega bez sensu, no ale dobra. Grunt, że tutaj dochodzimy. I tutaj coś jest zapewne. Ło, 1000 hajsów, dobra, czyli ja zakładam, że tam po drugiej stronie też jest tyle. To jest spoko rzecz. Tak, jedną chwileczkę. Dobra, czy tu mogę przejść? Tak. Doskonale. Mogę. To jest bardzo dobra informacja. Przejdę sobie jeszcze tędy. O, a tam? Jestem w stanie wejść? Kurde, no nie wiem. Chyba nie. O Jezus! Był wybraniec, nie ma wybrańca. A czy na nich działają fajerwerki? Co jest? Doskonale. Myślę, jak tutaj to zrobić. Popatrz na trójkąty na minimapie, to przejdziesz na spokojnie. A dobra, chminie. Musimy pójść tak. 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 Doskonale. A, dobrze, dziękuję za podpowiedź. Zajebiście. Faktycznie, one się patrzą w konkretną stronę. Cudo. I tutaj sobie wychodzimy. Ajajajajaj, tu nie wolno. Spoko, spoko. Trzeba mądrze przekminić. Dobra. Ten patrzy się w dół, więc tu trzeba najpierw tak zrobić. I dopiero później tutaj. Dobra, rewelacja. No i jesteśmy, słuchajcie, za przejściem. Elegancko. W porządku. Nie lubię takich spacerów. No i teraz celem jest wydostać się z tunelu. W porządku. Zobaczymy, co nas czeka za tunelem. Wejście do domu wielkiego maga. Elegancja. Wchodzimy tu. Sprawdźmy więc, co tutaj na nas czeka. Tu jest dom wielkiego maga, jak się nie mylę, tak?
Tak się zastanawiam. Proszę bardzo. Yeah. Moje nogi, że nie są zrobione. O kurde. Nowa animacja. Którego zwą wybrańcem. Czy ty znasz mnie? Twoje niezwykłe przybycie przyciągnęło moją uwagę, a kiedy zajrzałeś w magiczną kulę, moje zainteresowanie twoją osobą wzrosło jeszcze bardziej. Moja Dragonet towarzyszyła ci wszędzie. Z tego co wiem, również to zauważyłeś. Przypadkowo. Im bliżej byłeś sukcesu, tym niecierpliwiej oczekiwałem tego spotkania. Ale kim jesteś? Jak się nazywasz? Skoro jesteś tak potężny, że mogłeś mnie obserwować bez opuszczania swojej jaskini, czy mógłbyś mi pomóc? Prawdopodobnie nie muszę ci nawet mówić o moich problemach. Jestem pewien, że wszystko wiesz. Zadajesz zbyt wiele pytań, za szybko, bez ładu. Co będzie, jeśli ja odpowiem na nie w ten sam sposób? Aczkolwiek twoja ciekawość zostanie zaspokojona częściowo. Moje imię w twoim języku brzmi Tka Alidan Rychtianik. Niecierpliwa osoba, taka jak ty, prawdopodobnie uznałaby je za przydługie, więc możesz mnie nazywać po prostu Tkarik. Możesz także dodać do mego imienia słowa wspaniały mag. Aczkolwiek nie ma takiej potrzeby. Mogę pomóc ci rozwiązać twoje problemy, ale najpierw powinniśmy zawrzeć pewną umowę. Ja także potrzebuję twojej pomocy. Ty? Wspaniały mag? Żartuję. O nie, to nie czas na żarty. Wszystko na świecie ma swoją cenę, a ja zawsze płacę całą sumę. Żaden wspaniały mag nie ma prawa opuścić swojej wyspy. Jestem przykuty do tego osamotnionego skrawka ziemi. Dlatego potrzebuję osoby, która wypełni dla mnie kilka misji na innych terenach. Będziesz musiał odnaleźć i przyprowadzić tutaj na wyspę dwie młode osoby. Mężczyznę i dziewczynę. Są tacy jak ja. Należą do niegdyś wspaniałej rasy dżunów i muszę... Ale o tym powiem ci później, jeśli jesteś zainteresowany. Odpowiedz, zgadzasz się? Czy też nie? Jakbyś nie znał odpowiedzi. Oczywiście, że się zgadzam. Dżunowie. Ci dumni i piękni ludzie o czerwonawej skórze byli władcami tego świata w starożytnych czasach. Ruiny kolosalnych budynków i liczne zakurzone statuły tutaj na Gipat są drobnym śladem ich dawnej chwały. Ja, dżuński mag, który przeżył, podczas gdy moi dżuńscy towarzysze zginęli, mogę być również zwany pozostałością minionego świata. Nazwałeś mnie potężnym. Nikt nie powinien kusić wielkich sił taką mową. Zawsze istnieje coś w porównaniu z czym każda potęga jest niczym więcej, jak ćma porównana do smoka. Moje moce nie ocaliły naszej rasy przed wyginięciem, ani tego całego świata przed katastrofą. Dlaczego zdecydowałem się prosić cię o pomoc, prosty śmiertelniku? Odpowiedź jest łatwa. Jesteś odważny, ponieważ zlekceważyłeś niebezpieczeństwa. Jesteś silny, ponieważ zdołałeś pokonać wielu wrogów. I masz szczęście, ponieważ bez niego cała odwaga i siła razem wzięte są nic nie warte. Teraz posłuchaj. Przez wiele stuleci myślałem, że jestem ostatnim dżunem na świecie. Nie żyłem, tylko zwyczajnie egzystowałem. Ale całkiem niedawno poczułem obecność innych dżunów, młodego mężczyzny i dziewczyny, obojga pełnych sił witalnych. Wtedy ukazał mi się cel mojej życiowej misji. Miałem pilnować Gipat w oczekiwaniu na odrodzenie rasy dżunów. Niestety, młodzi ludzie, chociaż są w zasięgu moich zmysłów, jednak poza zasięgiem mojej mocy. Dlatego potrzebuję asystenta, by przyprowadził ich do mnie. Silnego, odważnego i przygotuj się do podróży, przyjacielu. Musisz udać się do Ingos, które należy do państwa zwanego Cesarstwem Kanian. Tam odnajdziesz dziewczynę mojej rasy i przyprowadzisz do Gipat. Kiedy świat był jeszcze cały, Gipat było tylko małym skrawkiem rozległego kontynentu. Po tym, jak moc dżunów została zwyciężona, pojawiły się państwa innych ras. Noc niepokoju, która rozszczepiła świat, zniszczyła te państwa. Ich śladów jest jeszcze mniej niż dawno zapomnianych dżunów. Tylko dwa cesarstwa zdołały przetrwać noc niepokoju. Dwóch wiecznych rywali, Kania i Kadagan.
Kania, do której niebawem się udasz, wygląda na kraj, gdzie władcy nie są specjalnie okrutni i poddani czują się relatywnie wolni. Tu mogę u niego rozpocząć zadania w Ingos. Ja nie wiem, czy już chcę to robić, aczkolwiek kliknę sobie, żeby zobaczyć, co się wydarzy, najwyżej się cofnę. Zaraz mojej magii i wyślę cię do Ingos. Ten amulet pomoże ci tu wrócić, ale zadziała dopiero po znalezieniu dziewczyny. Przygotuj się. Poczujesz się trochę oszołomiony. Okej, czyli jakby to powinienem zrobić później, żeby jeszcze móc sobie pofarmić. Więc za chwileczkę się cofnimy save'em, ale można sobie obejrzeć tutaj przy bardzo interko, bo nas teleportuje. Ło, ale zima, nowy ekran ładowania. Jesteśmy tu. Jak wygląda Ingos? Wszystko jest tam takie białe. Wydaje mi się, że nazywają to śniegiem. Wydaje ci się, że nazywają to śniegiem, dobra. No ale na razie my sobie tutaj nie idziemy, tylko cofamy się tutaj. I jeszcze sobie wrócimy, żeby troszeczkę poexpić na gipa. Dziękuję wam za uwagę, zapraszam na kolejne odcinki, pa pa.